Cześć! W tym wideo omówimy sposób dodania instalacji do aplikacji SolarMon Business oraz dodania autoryzacji do podglądu dla użytkownika końcowego. Gdy nasz datalogger jest połączony z siecią internetową, możemy śmiało przystąpić do procesu konfiguracji aplikacji. Możemy do tego wykorzystać komputer bądź telefon. W naszym przypadku będzie to telefon. Mając już telefon, śmiało możemy przystąpić do procesu konfiguracji. Po zalogowaniu do aplikacji SolarMon Business w prawym górnym rogu klikamy w plus i opcję stwórz instalację. Możemy dodać zdjęcie instalacji oraz musimy wypełnić wszystkie wymagane pola, czyli nazwę, lokalizację, region, adres oraz moc zainstalowaną instalacji wyrażoną w kilowatopikach. Następnie wybieramy rodzaj systemu. Jeśli jest to standardowa instalacja, wybieramy PV plus sieć. Jeśli jest to instalacja z magazynem energii, wybieramy PV plus sieć plus zużycie plus bateria. Możemy zdefiniować typ instalacji. Dodatkowo możemy wpisać azymut, pod jakim skierowana jest instalacja oraz kąt nachylenia. Dodatkowymi opcjami jest również dodanie ceny jednostkowej za kilowatogodzinę oraz całkowity koszt. Nazwę, numer kontaktowy oraz nazwę firmy. Kolejnym krokiem jest dodanie rejestratora danych poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego na opakowaniu datalogera lub na samym datalogerze. Kolejnym krokiem jest dodanie autoryzowanych użytkowników końcowych. Musimy podać nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło, które musi składać się z liter oraz cyfr i wybrać typ autoryzacji. Tylko do podglądu i edycji lub do podglądu, edycji i ewentualnego usunięcia instalacji. Po wpisaniu wszystkich tych danych zapisujemy instalację. Instalacja została utworzona pomyślnie. OK, mamy to. Teraz informacje na temat produkcji będą dostępne w aplikacji SolarMon za około kilkanaście minut.